Tak więc po 8 latach oczekiwania film Five Nights at Freddy's w końcu jest w produkcji i wychodzi już za kilka miesięcy. W dzisiejszym filmie zajmiemy się właśnie tematem tego filmu, a ja opowiem wam o jego obecnej sytuacji, zbiorę do kupy kilka wiadomości na jego temat i ostatecznie odpowiem na pytanie, czy film Five Nights at Freddy's ostatecznie zapowiada się dobrze, czy też może nie do końca. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to powracamy sobie do tematu Freddy FNAF. Bóg, Freddy FNAF, właśnie on, dokładnie. Po trochę dłuższej nieobecności, trochę dłuższym niepublikowaniu filmów na temat FNAFa, bo ogólnie ostatnio trochę fikołki się działy w kwestii FNAFa. Ale nim zaczniemy, standardowo stawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie ponadto mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam całkiem fajne rzeczy się dzieją ostatnio, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Tak więc Freddy FNAF, The Movie, powstaje już od jakichś 8 lat. 8 lat musieliśmy czekać na coś więcej i ostatnio coś ruszyło się w tym temacie, dokładnie rok temu, a teraz już coś ruszyło się na tyle, że nawet wiemy, kiedy dokładnie ten film wyjdzie, bo zasadniczo już jest nagrany. Zatem zacznijmy od przynajmniej dla bardzo wielu największych newsów ostatnich kilku miesięcy, o których mówienie jakoś tak mnie dziwnie ominęło, a mowa tutaj o nadchodzącym filmie FNAF. Generalnie prawie równy rok temu realizowałem już materiał na temat sytuacji filmu Five Nights at Freddy's i przez ten rok zmieniło się całkiem sporo. Najprościej mówiąc, tam przedstawię informacje, według których film FNAF miał zacząć powstawać i... niespodzianka, film FNAF zaczął powstawać. Generalnie ciężko będzie skondensować w tym materiale wszystkie informacje na temat filmów FNAF, które pojawiły się przez ostatnie kilka miesięcy, ale opowiem wam o tych najważniejszych, które są najbardziej istotne dla tego, co teraz się dzieje, a pewnie i tak wielu z was ogarnie, o co chodzi. Tak więc w ramach przypomnienia za Five Nights at Freddy's The Movie odpowiedzialne będzie studio Blumhouse, które jest, mam wrażenie, że w ostatnim czasie takim głównym studiem, które produkuje masowo horrory. Generalnie przez ostatnie 10 lat puścili ich całkiem sporo. Ostatnio chociażby był Czarny Telefon, on był spoko. Innych rzeczy nie oglądałem, ale Czarny Telefon naprawdę był git. Tak więc myślę, że od tej strony za bardzo film FNAF martwić się nie musimy. Ponadto przez ostatnie miesiące ogłaszani byli aktorzy, którzy wcielać będą się w pewne postaci w filmie. I haczyk jest taki, że nie rozpoznaję żadnego z nich, ja nie wiem, o co chodzi. Jakby patrząc na tych wszystkich ziomków, któryś z nich grał Kudłatego w Scoobim. Tak, a tak swoją drogą to on gra Williama Aftona. Tylko taki problem, bo on nie jest fioletowy. Więc mam nadzieję, że to jakoś naprawią. Ponadto ogłoszono, kto będzie wcielał się w jakiego animatrona i mamy tutaj chociażby oryginalną czwórkę, od Freddy'ego do Foxy'ego. Ponadto pojawi się tutaj również Golden Freddy i marionetka, co jest naprawdę spoko, że ona się tutaj pojawia. A co więcej, Balloon Boy, i to jest trochę mniej spoko, ale może jakoś śmiesznie go tutaj wykorzystają. Jednakże pośród tego wszystkiego pewne źródła donoszą o pewnej rzeczy, która dość mocno mnie niepokoi, mianowicie do postaci animatronów ma zostać wykorzystana technologia motion capture. Dla tych, którzy do końca nie ogarniają, co to właściwie znaczy, najprościej mówiąc, aktor, który będzie podkładał głos pod danego animatrona, będzie ponadto użyczał swojej twarzy, aby mimika tego animatrona pasowała pod to, co on mówi. Jakby, mam nadzieję, że kumacie mniej więcej. I dla jednych to może być całkiem spoko, ale z drugiej strony dla mnie może być to trochę niepokojące. Jakby... sceptycznie trochę podchodzę do tego filmu po tej informacji. Motion capture sam w sobie nie jest jakiś zły, a idzie to naprawdę fajnie wykorzystać. Ale mówimy tutaj o podłożeniu ludzkiej twarzy pod metalowego robota. Jakby przypominamy się tutaj ta cała drama wokół Króla Lwa w wersji live action, gdzie ludzie totalnie mimowali z tutejszego motion capture. Zwyczajnie nie wydaje mi się, aby zastosowanie właśnie tej technologii dla metalowych robotów przypominających misie miało jakikolwiek sens, ale może się mylę i po prostu jestem nieogarnięty, nie kumam i w ogóle Polska nie gotowa. Ale dobra, jestem naprawdę ciekaw, jak to wyjdzie, oby nie powtórzyli błędu z Sonikiem. Nie no, żartuję, przecież tak nie będzie, nie może tak być. A zatem przemawia pewna świetna rzecz, która kilka dni temu pojawiła się w internecie, a mianowicie na oficjalnym Instagramie Blumhouse, ponieważ pierwszy taki faktyczny teaser filmu Five Nights at Freddy's, gdzie widzimy pizzerię Freddy'ego Fazbera. Pizza. I to już wygląda naprawdę mega obiecująco, ponieważ spójrzcie tylko na to świetne logo z Freddym Fazberem. I tutaj Freddy'ego Fazbera z jakimś dzieckiem.
który stoi przed pizzerią, ale do tego przejdziemy za moment. Najpierw przenieśmy się trochę na prawo, o, dokładnie, żeby przeczytać ten piękny opis. Universal Pictures wyda Five Nights at Freddy's od Blumhouse w piątek 27 października 2023 roku. Very nice. Film będzie miał premierę w ten sam dzień, w kinach i na platformie Peacock. Na temat Five Nights at Freddy's, czy dasz radę przetrwać 5 nocy? Przerażający fenomen gry horrorowej staje się mrożącym krew w żyłach wydarzeniem filmowym, ponieważ Blumhouse, producent Megan, Czarnego Telefonu i Niewidzialnego Człowieka wprowadza Five Nights at Freddy's na duży ekran. Film śledzi losy ochroniarza, który zaczyna pracę w Freddy Fazbear's Pizza. Spędzając swoją pierwszą noc w pracy, uświadamia sobie, że nocna zmiana w Freddy's nie będzie tak łatwa do przejścia. Dalszy segment tekstu wspomina o aktorach, którzy wystąpią w filmie, a także pojawia się tutaj pewne bardzo interesujące zdanie na temat tego, że animatrony, które pojawią się w filmie, zostaną stworzone przez niejakiego Jima Hensona. Sam Jim Henson właśnie odpowiada za różne marionetki do filmów i tego pokroju rzeczy, w tym m.in. odpowiada za mapety. Don't hack me, I'm scared vibe, tak trochę. Tak swoją drogą, jeżeli ziomek, który stworzył to, teraz ma stworzyć to, to ciekawe, czy w przyszłości, jeżeli cała seria się rozwinie, czy stworzy również to albo to. No, może być dość śmiesznie. Ale dobra, skoro to już mamy za sobą, przejdźmy do dania głównego, czyli chyba najważniejszej rzeczy z tego wszystkiego, a mianowicie oficjalnej, nie wiem, klatki zdjęcia z filmu. Tak najprawdopodobniej. W takim razie przejdźmy do mega poważnej analizy zamieszczonej fotografii. Widzimy tutaj pizzerię Freddy'ego Fazbeara, która wydaje się być jakby zamknięta, totalnie zaniedbana. Po prostu spójrzcie. To nie wygląda jak miejsce, do którego poszedłbyś na pizzę. Zobaczyć się ze swoim ulubionym animatronem i swoim ulubionym królikiem. Aczkolwiek dlaczego to tak źle wygląda? Ano tutaj z pomocą przyjdą pewne leaky filmu. Ano od kilku miesięcy po internecie latają obrazki, które poniekąd pokazują, co tam w filmie się dzieje, a dokładniej przedstawiają ekipę filmową, która coś tam sobie działa. Nie wiem, czemu tłumaczę, jak działają leaky, jak każdy wie, jak działają leaky. Co nie? W każdym razie, dzięki leakom dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę zobaczymy pizzerię Freddy'ego Fazbeara w tym filmie w dwóch stanach. Na początku, kiedy pizzeria jest totalnie otwarta, nic się w środku złego nie stało i wszystko jest bardzo fajnie git. No spójrzcie, jak słodko. Natomiast druga wersja pizzerii to ta, która jest już zamknięta, opuszczona, zaniedbana, zarośnięta i jak nie mam, to właśnie z nią mamy tutaj do czynienia. No spójrzcie, to jest dokładnie to samo. Aczkolwiek dlaczego miałaby zostać zamknięta w tym filmie i jaki miałby być tego powód? Ano tak strzelam, ale mogę nie trafić, chociaż myślę, że trafię całkiem nieźle, że będzie tutaj mowa o The Bite of 87. No albo coś, cokolwiek w ten deseń. To niekoniecznie musi być The Bite of 87, ale jakikolwiek incydent, który będzie miał w tej placówce miejsce, na przykład odnalezienie ciał dzieci w animatronach, jak to było przy okazji tej najpierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbeara w kanonie gier. W każdym razie możemy być pewni, że z jakiegoś powodu pizzeria zostanie zamknięta i dodatkowo w tym momencie już spekuluję, że być może, ale to tak bardzo, bardzo być może, gdzieś dalej w tym filmie, jak już pizzeria będzie zamknięta, zobaczymy chociażby scenę, gdzie Purple Guy, aka William Afton, aka Shaggy, wbije się do pizzerii w celu zniszczenia animatronów, tak jak widzieliśmy to we FNAF-ie 3. To może mieć trochę sensu, z drugiej strony może nie do końca, patrząc na to, jak możliwie może wyglądać plan na tę serię dla Blumhouse. Aczkolwiek jakbym trafił, to za te 6 miesięcy byłbym bardzo z siebie dumny. A teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, chyba nawet ważniejszej niż sam budynek, a mianowicie do Freddy'ego Fazbeara, który stoi sobie przed pizzerią, a razem z nim jest dziecko, mała dziewczynka. I tutaj mamy całkiem spore pole do popisu w kwestii teorii. Przede wszystkim tak na niego patrzę i czy on nie jest taki złoty bardziej? Cokolwiek? W sensie raczej nikt nie powie, że on jest brązowy tak naprawdę, więc czy to jest Golden Freddy? Dodając do tego fakt, że nie ma jednego ucha, tak samo jak Golden Freddy we FNAF-ie 2. Aczkolwiek potencjalnie różnica między nimi byłaby taka, że Golden Freddy za każdym razem był totalnie rozpieprzony. I on nie miałby prawa tak stać po prostu. Ten jest prawie w pełni zdrów, pomijając brak jednego ucha. Więc albo to po prostu wina oświetlenia i tak naprawdę mam tutaj do czynienia z Freddym Fazbearem, albo jest to Golden Freddy, tylko taki inny Golden Freddy. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Aczkolwiek kim jest dziewczynka, która stoi sobie razem z nim i trzyma się z nim za ręce, jakby nigdy nic? Tak naprawdę teorii jest dość sporo, ale ja podejrzewałbym, że jest to Abby Schmidt, czyli jedna z głównych postaci w filmie na to wychodzi.
Jeżeli miałbym już przypuszczać cokolwiek, a myślę, że mogę się tutaj dość mocno rozgadać, więc na maksa bym to skondensował. Albo jej wątek będzie wyglądał w ten sposób, i to jest tylko i wyłącznie przypuszczenie, że jakoś tam zaprzyjaźni się z Freddym Fazbearem i innymi animatronami i potem ucieknie do tej pizzerii, kiedy ta będzie już zamknięta. I wówczas, nie wiem, główny bohater będzie musiał jakoś zadziałać, żeby ją stamtąd wydostać, bo to jego siostra. Tak, trochę za dużo teoretyzowania, wiem. Albo być może Freddy i w pozostałych animatronach tak naprawdę znajdują się dusze zabitych dzieci. Tak, na pewno się znajdują. Tylko że haczyk jest taki, że te dzieci były jej przyjaciółmi w przeszłości za życia i po prostu dlatego do nich się ucieka, czy coś. Albo to jest po prostu iluzja, taka jak Golden Freddy, że tutaj jakby mamy Golden Freddy'ego, który jest tak w pełni żywy, a obok jest dziecko, które w Golden Freddy'm się znajduje, które zabił Afton. Raczej nie będę się tutaj już zagłębiał aż tak mocno w lore gier, ale nie wiem, być może jest to Golden Freddy, obok jest Cassidy, albo odpowiednik Cassidy z filmu. Powiem tak, rzuciłem tutaj kilka myśli, które chodziły mi po głowie, kiedy na to patrzyłem, ale pożyjemy, zobaczymy. Nie możemy być póki co raczej niczego pewni, ale myślę, że są to dwie najbardziej prawdopodobne opcje. Tak więc premiera FNAF The Movie odbędzie się 27 października tego roku i no trochę się tego nawet spodziewałem, że jakoś wtedy to wyjdzie, pod koniec tego roku. Ale myślałem, że bardziej w grudniu. Tak więc pozostało nam teraz tylko i wyłącznie czekać. Ja na pewno czekam z niecierpliwością, aby zobaczyć, jak właściwie udaje mi się ogarnąć FNAF-a na wielkim ekranie i czy to będzie super, czy być może wyjdzie z tego kloc. Cóż, pożyjemy, zobaczymy, ja na pewno doczekać się nie mogę i wreszcie, po kuźwa 8 latach, wreszcie. A jeżeli interesuje was zagadnienie ogólnie filmu FNAF i dlaczego on powstawał tak długo, co działo się z nim w przeszłości i w ogóle to wszystko, to tak jak wspomniałem wcześniej, rok temu na moim kanale pojawił się oddzielny materiał, gdzie opisałem całą tą sprawę od pierwszych zmianek na temat filmu jeszcze w 2015 roku do stanu na rok 2022. Tak więc w razie czego odsyłam tam, wszystkim fanom mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że wreszcie mamy to. I to już tak faktycznie mamy. Już coraz bliżej, a nie coraz dalej. Tak więc podsumowując i zbierając do kupy wszystko to, o czym powiedziałem w dzisiejszym filmie, czy ostatecznie film Five Nights at Freddy's zapowiada się dobrze? Ostatecznie, nawet biorąc pod uwagę wszystkie mankamenty, które gdzieś tam mi chodzą po głowie, myślę, że zapowiada się naprawdę git i nie tak źle, jak spodziewałem się, że będzie się zapowiadać, więc... Lasito. No i w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, także kciuka w górę pod tym filmem, jak materiał wam się spodobał. Podnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem ja będę już spierdzielał. Trzymajcie się, wesołych świąt wam wszystkim życzę. Siemano, mówi Dazmondar. Cześć.